Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który będzie o włóczkach. O włóczkach, które jako nowości pojawiły się w sklepie EUL. Wiem, że tego typu filmy cieszą się sporą popularnością na moim kanale, więc postanowiłam dzisiaj jeszcze raz zrobić tego typu film. Nie mam zbyt wiele tych włóczek, także film nie będzie zbyt długi. Zapraszam Was serdecznie, jeśli jesteście ciekawi nowości. Pierwszą z włóczek jest Papatia Angora Cake. Jest to włóczka wielokolorowa. Dzianina układa się w kolorowe paseczki. Włóczka ma taki dość spory włos. Możecie jej użyć do zrobienia chust, sweterków. Jeśli ktoś lubi takie włochate włóczki, to jak najbardziej. I tutaj powiem, zobaczmy skład. 20% wełny i 80% akrylu. W motku jest dość sporo włóczki, 200 gramów. 200-gramowy motek ma 1100 metrów włóczki. I tutaj możecie zobaczyć takie rekomendacje producenta, druty 3, 3,5, szydełko 2. I tutaj też podaje producent zużycie orientacyjne na chustę jeden motek, na sweterek także jeden motek. I tutaj można prać w pralce nawet tą dzianinę z tej włóczki w 30 stopniach. Nie prasować, suszyć na płasko, nie wirować, nie chlorować. Kolor 615. Zapraszam Was do sklepu, tam znajdziecie inne odcienie kolorystyczne tej właśnie włóczki. Kolejna włóczka to będzie... Pokażę Wam tak, najpierw skarpetkę, którą zrobiłam z tej włóczki. Jak widzicie, skarpetka ma piękne takie wzorki, ale to nie ja je stworzyłam, tylko producent Himalaja. Tutaj mamy włóczkę, która się nazywa Socks Bamboo. Jest kilka wersji kolorystycznych, także zapraszam Was do sklepu EUL, pooglądajcie sobie inne kolory. Wszystkie właśnie układają się w takie wzorki. Skład zobaczmy. 50% Merino Superwash, 25% poliamid i 25% bambusa. Bardzo fajny skład. Kolor 120-04. Ja skarpetki robiłam drutami na 5 drutami i są to druty Adi rozmiar 2,5 i wyszły mi właśnie takie skarpetki. I jeszcze spójrzmy, jak producent zaleca. Producent tutaj proponuje 2,75 druty, a szydełko 3,75. Także jeżeli chcecie, możecie robić 2,75, ale moim zdaniem 2,5 są idealne. Na grubszych drutach myślę, że zbyt rzadka byłaby ta dzianina. Jeszcze powiem Wam, że zrobiłam jedną skarpetkę i tyle włóczki mi jeszcze zostało. Skarpetka jest na rozmiar 39-40. Czyli z jednego motka spokojnie wyjdzie jedna para skarpetek. Kolejne włóczki, nowe kolory, włóczki Flowers Moonlight od Yarn Art. I tu mamy takie przepiękne fiolety, kolor 32-78. Jest to niezwykle atrakcyjna włóczka. Dodatek tej błyszczącej nitki sprawia, że jeszcze dodaje jej urody.
Inny kolor to takie wiosenne zielenie, soczyste. To będzie kolor 3283. I jeszcze jeden mam nowy kolor. 3284. Tutaj mamy brązy. Jeszcze jeden kolor gdzieś mi zginął. Tutaj jest. To tutaj mamy odcieniach szarości i czerni. To jest kolor 3253. I te kolory błyszczących nitek są dopasowane jakby do wersji kolorystycznej włóczki. Tutaj mamy złotą nitkę, tu fioletową, tutaj zieloną, a tutaj srebrną. I przy okazji pokażę Wam jeszcze, bo musiałam wypróbować tę włóczkę. Wybrałam sobie ten kolor, ale nie robiłam z niej chusty, jak to zwykle bywa, że flower się kojarzy nam z chustami. Ja zrobiłam sobie sweterek. Sweter jest robiony od góry. I spójrzcie, jakie tu wyszły paseczki. Jest robiony od góry reglanem z przedłużoną linią reglanu. I na dole wyszedł tak. Nie wykorzystałam jedynie tych końcowych dwóch odcieni kolorów, bo już sweterek by miał odpowiednią długość. A powiem jeszcze Wam tak w skrócie, że ja zaczęłam robić ten sweterek z dwóch motków jednocześnie. Wzięłam sobie dwa motki i te pierwsze paski, dwa jasny i ten z dodatkiem szarego, robiłam z jednego i z drugiego motka, czyli bo zależało mi na tym, żeby góra tego swetra była jak najbardziej jasna. Czyli robiłam dwa kolory, znaczy kolor ten biały z jednego motka i z drugiego motka, później szary z jednego motka i z drugiego, oczywiście odcinając, a później, jak już oddzieliłam na rękawy, to robiłam już pojedynczo, na przemian. Jeden kolor z jednego motka, kolejny kolor z następnego motka, także trochę kombinowałam. Jeden motek wystarczył mi na ten właśnie sweterek. Tu mi zostało dokładnie 260 gramów włóczki. Jeszcze nie powiedziałam Wam właśnie o tym, że ten motek ma 260 gramów. 1000 metrów, 260 gramów, czyli o 10 gramów więcej niż zwykły flowers bez tej nitki. Jeżeli chcecie sobie zrobić podobny sweterek, to wystarczy Wam jeden motek, tylko że właśnie już te kolory będą się inaczej układały. Także tu jeszcze z tej włóczki wyjdzie mi jeden sweterek. Dzianina jest naprawdę bardzo przyjemna, błyszcząca. Równie dobrze wygląda na lewej stronie jerseyu. Także można sobie pokombinować i mieć fajny taki wiosenno-letni sweterek. Ja jestem bardzo z niego zadowolona. Rękaw zrobiłam sobie 3/4, bo to jeszcze ważne, żebyście wiedzieli, jak to w metrażu wyjdzie w użyciu włóczki. No i mój sweterek będzie na pewno dobry na rozmiar M, L. Na M to będzie taki typu oversize. Dobrze, i przejdźmy teraz do następnych włóczek. To już będą takie włóczki na wiosenno-jesienne dzianiny. Nowe kolory włóczki Divy. Alize to jest kolor biały 55 i kolor 376, taki ładny turkusowy.
Na letnie bluzeczki świetne, czy nawet sukienki. Nowe włóczki, których w ogóle nie było w sklepie, to są włóczki Baby Cotton od Gazal. Mam 5 kolorków, jak na razie. Takie pastelowe kolory. Biały, zielony, jasny, morelowy, różowy i taki błękitny. Ta włóczka składa się w 40% z akrylu, w 60% z bawełny. Jeszcze nigdy nie robiłam z tej włóczki, ale z pewnością będzie idealna właśnie też na letnie, wiosenne bluzeczki, nawet na sweterki dla dzieci. Możecie jej użyć na różne dzianiny, sweterki, co tam, sukieneczki. Druty 3 i 4, taka propozycja producenta. Szydełko 2, 3. I kolor to jest 34-29. Piękne. Jedyną może wadą, że tu z tych włóczek jest to, że to są małe 50-gramowe motki. 165 metrów jest w takim moteczku. Ciekawe, jak będzie z wydajnością tej włóczki. Zapraszam Was oczywiście do EUL. Jeszcze ważna sprawa, włóczki te posiadają certyfikat OEKO-TEX Standard 100. Są bezpieczne dla dzieci, gdyż zostały przebadane na obecność takich szkodliwych substancji. No i ten certyfikat właśnie przyznaje się wyrobom, które nie posiadają tych szkodliwych składników. Jasny, różowy. Ach, jeszcze możecie robić kocyki z tych włóczek jak najbardziej. 34,11. Taki zielony, miętowy. 34,25 i tak broskwiniowy czy łososiowy. 34,12. Bardzo miękka włóczka. Naprawdę dla dzieci to będzie idealna, wspaniała. I nie jest zbyt cienka, taka, no w sam raz, 3-4 druty to jak najbardziej. I mam jeszcze do pokazania Wam ostatnie już włóczki. Mówiłam, że film nie będzie zbyt długi. Są to włóczki Cotton Touch, Papatia. I te włóczki to jest mieszanka akrylu i bawełny 50 na 50. W 100-gramowych motkach jest 300 metrów włóczki. I co tu możemy jeszcze powiedzieć? Można prać w 40 stopniach. Także też bardzo polecam je na sweterki, jakieś ażurowe bluzeczki, wyroby dla dzieci. Kocyki też można z nich robić. Kolor 0010. Tutaj są odcienie różu 4. Można je ładnie połączyć, robiąc kocyk na przykład, czy sweterek. Tutaj mam kolor 0250. Tutaj taki fuksjowy 0270. 0,230. Włóczka jest dość dobrze skręcona. Powinno się nią bardzo dobrze robić. 0,210. I dwa kolory niebieskie. Jaśniejszy to będzie 0,440. I taki kobaltowy 0,460. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę.
Zapraszam Was do sklepu Eul. Zaglądajcie do zakładki nowości. Staram się ciągle, żeby uzupełniać i urozmaicać asortyment sklepu. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że się trzymacie, nie dajecie się i dbajcie o siebie. Nie wychodźcie z domu, jeśli nie musicie. Dziergajcie, szydełkujcie. To zawsze relaksuje, przynajmniej mnie, i daje odpoczynek i jakoś tak rozgania złe myśli. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że oglądaliście mój film i zapraszam na następne.